Mam nadzieję, że nowa jakość, także prośba, pamiętajcie napisać w komentarzu, jak trochę oglądniecie, czy jest lepiej, czy gorzej. Jest. Fajnie. No, mamy to. Teraz z głowy puścić, a nagramy jeszcze roleczkę na tej ścianie. No i popatrzcie, taki linek Cornela. Ale walczy jak duża ryba. Kolejny kart trafia do wody. A na co wysoko? Dzień dobry, pozdrawiam moją mamę. Zapraszam wszystkich na PZW. Ryby, witajcie. Na nowo, nowa kamera. Mam nadzieję, że nowa jakość, także prośba, pamiętajcie napisać w komentarzu, jak trochę oglądniecie, czy jest lepiej, czy gorzej, czy tak samo. Przypaliła się nam kukurydza. Mikołajkowi się przypaliła. Czyści robota, a tutaj jest mieszanka. Zwykła kukurydza razem z przypaloną łycha. Łódka naładowana. Jedzie z nami tym razem Cornel. Także jest szansa na coś ładnego. Jedziemy na zaprzyjaźnione stowarzyszenie, także nie będzie to ani woda PZW, ani woda prywatna, tylko takie trzeci typ stowarzyszenia, do czego was już kiedyś w ogóle namawiałem, że przyszłość to są stowarzyszenia. Łączcie się w grupy, startujcie w przetargach, dzierżawcie wody ze Skarbu Państwa i róbcie stowarzyszenia. Stowarzyszenie tym razem Krzyszowska Bandera. Czas na spotkanie, bo dawno nie było. No i w grę wchodzą duże karpie. Mikołaj będzie starał się złowić amura, bo ponoć są. No i zobaczymy, co dzień pokaże. Nieważne, czy jedziemy na... Tylko żeby nie spadło to korne. Weź to może na tył. Nieważne, czy na jeden dzień jedziemy, czy na tydzień, to zawsze tyle samo sprzętu. Tutaj jeszcze nie rozładowałem. Pierwszy zapas przynęt, zanęt i peletów od Marka Cieślaka jest firmy NC Carp, także jesteśmy przygotowani. To sukcesywnie będę wam pokazywał na ten sezon. Będzie co, czym nęcić, ale i tak, jak widzicie, kukurydzę bierzemy, to będzie dodatek, chyba że na federa będziemy łowić. No dzisiaj na grubo, grube karpie, więc musimy kukurydzą. Dotarliśmy, słuchajcie, ale masakra, zgubiłem się. Są chłopaki, dobra. Mieliśmy być na 11, już pomijając to, że jest 12:20. Ty, bez kitu nie mogłem tego znaleźć na mapie. No bez kitu. Nie wiem, co mi się stało. Nie miałem pineski zapisane, nie chciałem im tyłka też zawracać. Oj, no ale dobra, jestem. Musimy sobie tylko zapisać tą pineskę teraz na maps. Bo to lipa. To się zmieniło, że jest szlaban teraz, auta tutaj się zostawia, więc tutaj zostawiliśmy Daciego. Tak, mam jeszcze Daciego. Jeszcze go nie miałem czasu wystawić, także... Jeszcze chwilę, ja wezmę tą łódkę, zostaw. Dwie wędki. Minimum sprzętu bierzemy, maksimum talentu i mkniemy. Chłopaki się przygotowują. Zobaczcie, to jest ta kukurydza, która się przypaliła. A tą przypaloną też wziąłeś, czy wyrzuciłeś? Wziąłeś? No to jest ciepło jeszcze jest? Nie, zimno. Wystygłe niestety, bo żeśmy 2 godziny prawie stracili na podróż. Ale też właściwości ma swoje, klei się. Zobaczcie, jaka... Ładnie pachnie, taka jakby z karmelem była. Woda jest, patrzcie, jaka przeźroczysta w ogóle. No, bardzo czysta. Czyściusieńko. O, wpadło do wody, cyk. Powolutku pracuje. Ale chłopaki nie wsadzają tego do metody, tylko do łódki, nie? Będzie tonąć. Tu 2 wędki. Wiążesz? Metodę? Mhm. Dobra. No i co, fajnie, że te ławeczki są. Można się ugościć, nie musieliśmy dzięki temu nosić foteli. No i chłopaki mówią, żeby najdalej wywozić na tego słupa betonowego. Tu jest ekipa, zbiera się cały czas. Tak jak siedzimy, gadamy sobie, plotkujemy, a chłopaki tutaj będą rzucać. To jest pierwszy taki ciepły dzień w tym roku. Gdzie udało się w ogóle, że jesteśmy bez kurtek, nie ma wiatru, śniegu i to już w ogóle ani deszczu. Słońca też nie ma, więc nie jest jakoś przesadnie gorąco, jest chyba 14 stopni. Zapowiadali, że w tym tygodniu, co teraz będzie, będzie w ogóle 17, ale z kolei jeszcze przed świętami wielkanocnymi ma być ochłodzenie, ma być śnieg, także
No, nie ma jeszcze kwietnia, ale kwiecień, plecień poprzeplata, trochę zimy, trochę lata. Tak się trochę klimat zmienia, że się ociepla. Jest to stowarzyszenie, to już o tym wspominałem. Nie jest zbiornik jakiś prywatny, że należy do jednej osoby, czy jest dzierżawiony przez Polski Związek Wędkarski, tylko jest ekipa ludzi, która się skrzyknęła, wygrali przetarg, opiekują się nim. Chciałem wam dodać jeszcze, że stowarzyszenia o tyle mają dobrze, że mogą dostawać super dotacje. Pamiętajcie, nawet jeżeli nie macie nie wiadomo jakichś pieniędzy, jak się na przykład zrzucicie w 30 osób, wygracie przetarg, zarybicie tą wodę, bo to nie płacicie jakby za dzierżawę tego zbiornika, tylko za, podejrzewam, za zarybienie, ale to w zależności od miejsca, nie chcę się tutaj wymądrzać. I później zakładacie stowarzyszenie i możecie jako stowarzyszenie starać się o dotacje i na przykład z takich dotacji sobie właśnie robicie takie boisko, czy wiatkę, czy tu chłopaki łąkę mają, na przykład dostają dotacje na koszenie tego wszystkiego, od razu się zbiornik wykosi. Popatrzcie, no można, wystarczy tylko chcieć. Ja tym jestem zachwycony, zauroczony, dlatego wam o tym wspominam w międzywierszach, między łowieniem. Jak macie, jesteście z takich miejsc, albo nawet z dużych miast, zrzeszajcie się. Dlatego nie bez kozery jest w statucie PZW wpisane, że zakaz przynależności do innych stowarzyszeń, bo to jest największe zagrożenie, jakie może być dla PZW. Ale ja was do tego zachęcam nie ze względu na to, żeby stanowić jakieś zagrożenie dla PZW, tylko że uważam, że to jest przyszłość i format PZW się już wyczerpał. Czas na stowarzyszenia. Tak zresztą jak jest w innych krajach, no u nas się nie da niestety zrobić póki co jednej opłaty na całą Polskę, na przynajmniej rzeki, ale może kiedyś tak nastąpi. Trzymam kciuki, jestem pełen optymizmu, bardzo się tym interesuję. Działam sobie po cichu w kuluarach i jedziemy dalej. Dajemy trochę takiego peletu od MC Karpa. S-Mixa, to jest ten stachowy pelet. No. Czyli ziarenka są czerwone, czarne. Takie. Ale to troszeczkę tylko daj mi, bo to macie tyle kukurydzy, że to... A to na metodę też będziesz łowił, tak? No. Aha, no to chyba, że tak. Ojejku, Korni. Sprzątanie pudełka. Pierwsza wędka była bardziej pod amura, a tą to tak... Nie wiem, może pod jakiegoś lina, karpia. Na metodę na ten S-Mix. Tak wygląda. I coś białego dumbbellsa założyłeś? Tak, słony karmel. O, także słuchajcie. Tutaj. Totalna nowość. Aha, ten. Pokażę sobie, nagram. No próbujemy. To wygląda jak taki pół dumbbellsa, które stosowaliśmy w tamtym sezonie. Bardzo malutkie są. Ładnie pachnie bardzo. Tak, ślicznie pachnie. Mam nadzieję, że ryby to docenią. Zobaczymy, co z tego będzie. No i do boju. A to dawałeś, to fluo? Tak. Do nęcenia. Tutaj natural macie, czyli nęcenie kukurydzą z tego wiaderka i na ziarenko kukurydzy, tak? A tutaj macie pelet, czyli już typowo wędkarsko i założony dumbbellsik. Zobaczymy, mały pojedynek zróbmy. Oczywiście to można by było ocenić, gdyby cały dzień na przykład były wyniki na jedno, a nie na drugie, że dzisiaj się to sprawdziło, aczkolwiek zobaczymy, może będzie to selekcjonować gatunki na przykład. Gorzej, jak nic nie weźmie, ale to odrzucamy taką możliwość, nie? No, a Kornik co, przypon zakłada? Taką fajny konektor znaleźliśmy. Znaczy no koszyczek jak koszyczek, a taki konektorek, że tu robicie po prostu pętelkę tutaj i nie trzeba wiązać, tylko się zakłada i szybko można jedno i drugie wymienić. Taki ciężarek. I na co będziesz łowił? Właśnie tam jest taka dziwna przynęta, ale ona już jest stara. A na tą znaczy na tamtą będzie kukurydza, a tu założę takiego nowego, takiego żółto-zielonego jakby. Tu jest żółto-zielono-biały. Dobra, czyli stawiacie generalnie na nowości, widzę. Mhm. Pachnie to? No, spoko. Całkiem spoko. Słodko, no. A mówił Marek, jak, co to za smak, ale nie pamiętam. Miejmy nadzieję, że się sprawdzi. Miejmy nadzieję, że się sprawdzi. A kornel jest taki, że jak mu się coś sprawdzi i siądzie, to później potrafi tą jedną przynętę daną cały sezon wykorzystywać. Także zobaczymy. No ładnie to wygląda. Zobaczcie, takie ziarenko. Ja już mam plan, jak postawię wędki. Jedna poleci tam do rogu, a druga gdzieś tam dalej. No i super. Możesz sobie łódką wywieźć. No właśnie. Macie taką naładowaną. Znowu nie wzięli tego. GPS-a, nie GPS-a, tylko echosondy, więc nie możemy. Daj pelet, jeszcze w
Fluomix i idę po kukurydzę. Na początku dodam trochę więcej tego i później już tak będę, tylko jak będę później przerzucał, to będę dawał mniej, tylko na początku. A wrzuć sobie trochę do wody tego peletu, tak w dzióbkę i zobaczysz, jak to działa. Nie wiem, czy ty widziałeś. Dobra, tylko musisz chwilę poczekać. Zaraz wam pokażę, co tu się będzie działo. Teraz dodajemy trochę kukurydzy zmielonej i tej twardej. I taki zestaw będzie... Taki zestaw leci tam na... bardziej na środek, a kukurydza pójdzie. Daj sobie na początek więcej, a później mniej, coraz. Te same miejsca wywóź tu. O. Do brzegu, Daniel. Mikołaj, podciągnij troszkę. O, brańsko! O, będzie branie chyba z tego, co mi się wydaje. Jedzie. Jest? Chyba. Jest. No i proszę, rybka! No, miałeś rację. Karp chyba będzie, tak? Nie, właśnie tak dziwnie walczy. Może jesiotr. Nie, jak ten, jak lim walczy. Zobaczymy. Chyba, ja jednak czekam. Chyba lim. Dzięki. Fajnie, że coś jest i to jeszcze nie, dopiero dwie wędki wywiezione. Na karmel, na ojzemce karpa. Na karmel, czyli na początek 1-0 dla peletu kontra kukurydza. Pelet... To nie karp, na pewno. Dziwnie walczy strasznie. Czyli typowy zestaw na metodę. Tak właśnie mi coś kusiło, żeby na metodę zmienić. Ale walczy coś, widzę po wędce. Mini karp chyba. Tak? No. A no? Karp. Nie ma takiej ryby jak karp. Mogę gdzieś zrobić z nim zdjęcie, bo jest takie ładne słońce, że gdzieś tam przy wodzie go podepnij. Fajny. Fajny. No, mamy to. Możesz go wypuścić. A nagram jeszcze roleczkę na wypuszczenie. Taki karp Mikołaja trafia do wody. Słodziak. Słodziak mały. Nazywam go Karmel. Oby zawołał rodziców. O, a tu patrzcie, jak jedzie na drugiej. Kornel wywozi łódką. Kolejna ryba. Znowu prawa wędka. Pelet z karmelem. Znowu. Także będzie dwa... Znaczy, jeżeli chodzi już o brania, to jest 2-0 przeciwko kukurydzce. No, ale też do tego jest pelet stworzony i metoda do szybkościowego odławiania karpi. Do tego to zostało wymyślone. Tak. Fajna pogoda jest, piękne, mamy warunki atmosferyczne. Idź, Kornel, podbierak. No nie, tylko wy macie chodzić, żebyś się zapomniał, bo zapomnieliśmy podbieraka, o. I akcja na dwie wędki będzie. Słuchajcie, tutaj takie chmury ciemne, nie? A tutaj tak ładnie to słońce świeci. Że kurczę, no pięknie to wygląda. Uwielbiam, jak jest takie zestawienie kolorystyczne. Pięknie. Jak czujesz? Myślisz, że to samo? Nie ma takiej ryby jak karpik. Tylko muszę tak starać się kontrolować, bo to może twój karp wpłynął w tą wędkę. No, ładny karp. Tak? Większy? Tyle, już nie zwijaj, tylko podnoś wędkę do góry. Ale walczy jak duża ryba. Coś pięknego. Karp już jest przy brzegu. O, brawo! Mamy to. Czeka do wypuszczenia. Proszę bardzo. Taki kolejny karp trafia do wody. A na co wziął, to zobaczycie na filmie, który będzie na, albo już jest, na moim kanale na YouTube. Żegnaj, karpiku. Graty. Rośnij.
Dzień dobry, pozdrawiam moją mamę. Zapraszam wszystkich na PZW. Ryba bierze takie, takie i o takie. I jeszcze chciałbym powiedzieć, że sezon się zaczyna. Proszę jeździć, brać karpiki na pateleczkę, wymiarowe, niewymiarowe, jak leci tam. Wszystko wpuszczają takie, że i tak jest niewymiarowa. Dziękuję, do widzenia. Pogoda się nam trochę skiepściła. Nie dość, że zaczęło wiać, zaczęło kropić. Słoneczka już nie ma. No ale taki to klimat mamy, nie? Chłopaki, Korne się trochę niecierpliwi, bo nie ma ryb. Oj, widzicie, on już najchętniej to by wracał, mówi. No, mi kurczę. No jeszcze tak nie mówił, ale daje pierwsze znaki, że no już by powoli zmierzał ku końcowi. Miko jest wytrwałym łowcą, także jemu to... No to teraz po prostu jest przestój, nie? Fajnie wzięły te dwa karpie na początku i to tak zwiastowało, że będzie jazda bez trzymanki, a tu... No nie, dobrze, że zrobiłem zdjęcie. Także mamy miniaturę na wszelki wypadek, chociaż jeszcze jedne, no jak weźmie, to sobie w trójkę zrobimy na pamiątkę, żeby było takie, a nie tylko sam Miko. To co, łowimy jeszcze, słuchajcie, dalej. Dochodzi godzina... Powolutku jest w pół do trzeciej. O czwartej się już ciemno na pewno zacznie robić, bo są takie chmury, że a o czwartej właśnie się robi ciemno. Więc zostało nam teoretycznie półtorej godziny łowienia. Ale zobaczymy, czy dzieci wytrzymają. No to na rybki. Przyjechał prezes. Witam, dzień dobry. Z fajną przegryzką. Nie powiem do czego. Nie, tak naprawdę na rybki, nie? No. Będziemy próbować, może coś się uda i złapiemy. No. Próba nie szczelba. Ponoć jesiotry biorą na śledzia, nie? Dokładnie. A tu są i to takie rosyjskie ładne. Nam się na razie nie udało złowić, ale... Przydałoby się chociaż jednego złapać, uchwalić się. Tak. Jak nie dzisiaj, to będzie powód, żeby następnym razem przyjechać. Oczywiście. Założyliśmy tego śledzia, słuchajcie, zobaczcie, na haczyk. Poprawiony bagnetem. Jest troszeczkę miękki. Fakt faktem lepiej by było na gumkę go założyć, ale nie, już nie będziemy zmieniać przyponu. I ostatni strzał idzie do wody w tej postaci. Zamiast za pelet. Zobaczymy. Na razie jest totalny przestój. No wędki jakby zamarłe. Stoją, widzicie po wodzie, że deszcz też kropi. Znowu się pogoda zmieniła. Tyle, Miko. I do wody. Jest branie u Kornela. Czeka, że mu dam śledzie, nie? Zaraz ci dam. Spokojnie, kolego. Jest co? Coś jest, ale małego, strasznie. A co najlepsze z tym śledziem, powiem wam, że podjechało to. Możecie się śmiać, ale podjechało, tylko ja się mówię do chłopaku, że się boję, że on jest taki delikatny, że to mlasnęło i jest po śledziu, nie? Teraz widzisz, już byłeś zrezygnowany. O! Lin! No brawo, Kornel! Brawo! Teraz już spokojnie, nie ściągaj. Ale jajco. Piękny. Robimy foto. No i popatrzcie, taki linek Kornela. Naprawdę niczego sobie. Piękna ryba. Robimy razem fotkę? No. To chodź. Nie. Ty, Kornel, do przodu powinieneś. Idź do przodu. Daj krok do przodu. Okay. Dobra. Takie nagrobę wpuszczone. Rąkę. No i taki lin. Pierwszy dzisiaj przepiękny. Patrz, jakie ma bursztynowe oczko. A, to jest dla mnie najpiękniejsza ryba normalnie. Trafia do wody. A, od razu ma tu kukurydzę. Ale szybko poszło. No, jak petarda. Graty, Kornik. No, Kornel się od razu pobudził, już nie chce wracać. Wywiózł zestaw, słuchajcie, ze śledziem. Czyli mamy w tym momencie teoretycznie przynajmniej dwa zestawy ze śledzikiem. A, bo tam jeszcze jedna wędka. Tak. Także, no zobaczymy. No, linek na koniec. Wypadł jak normalnie wisienka na torcie. Chciałem linka. Jesiotra się nie udało wypracować, ale to powód, żeby tu jeszcze raz przyjechać i spróbujemy jeszcze raz. Śledzik, super sprawa. Przed chwilą jeszcze na tamtej wędce był odjazd. Coś się działo, warto spróbować, tylko dłużej na spokojnie wysiedzieć. I troszeczkę, jak będziecie próbować
łowić na śledzia, to bierzcie sobie takiego starszego, najlepiej z otwartego opakowania, żeby nie był delikatny w konsystencji, tylko bardziej taki zbity. Czasami takie są śledzie. On się wtedy łatwiej ten hak przejdzie, nie będzie wypadał, będzie się lepiej trzymał. To taki pro tip na koniec. Jak wytrwaliście do końca, pamiętajcie zostawić łapkę w górę, jak wam się spodobało. Osoby, które są nowe, macie przecież subskrybuj, kliknijcie, będzie dostawać informacje o nowych filmach. A nowy film jak zwykle, piątek 19, bo kiedy zaczyna się w piątki o 19 na kanale Łowcy. Ostatni raz na dzisiaj ze stowarzyszenia Przyszowska Bandera. Ryby, 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 cześć. Ła! Koniec. Dołącz do obozu Łowcy, klikając przycisk subskrybuj i poczuj moc, jakiej nie doznałeś nigdy dotąd.